Takim stałym punktem naszych działań są spotkania grup skupionych wokół głównych frameworków Angular, React i Vue. Podczas takich spotkań omawiamy sobie wzorce, architekturę, jak również nowości, które pojawiają się w kolejnych nowych wydaniach tychże frameworków. Projekty mamy podzielone pomiędzy trzy różne frameworki, więc zazwyczaj na takich spotkaniach jest około 30 osób. W ramach tych grup mamy również kanały na Teams, gdzie możemy bardzo szybko uzyskać odpowiedź na nurtujące nas pytania, czasem szybciej niż na Stack Overflow. I zaletą jest też to, że można się z daną osobą zdzwonić, porozmawiać o takim problemie. Inicjatywy, które realizujemy, tak naprawdę zależą od pomysłowości naszych front-end deweloperów. Takim stałym punktem naszych działań są spotkania grup skupionych wokół głównych frameworków Angular, React i Vue. Podczas takich spotkań omawiamy sobie wzorce, architekturę, jak również nowości, które pojawiają się w kolejnych nowych wydaniach tychże frameworków. Spotkania te służą również aktualizacji naszego firmowego radaru technologicznego. Radar to jest ogólnodostępny zbiór praktyk oraz rekomendacji, jakie biblioteki używać w projektach, a jakich już bibliotek nie używać, bo to wsparcie zostało jakby porzucone przez autorów. Dla mnie jako koordynatora, ale przede wszystkim frontend dewelopera, najważniejsze jest to, że jestem w grupie specjalistów od frontendu. Z nimi mogę konsultować swoje pomysły. Mogę również zobaczyć, jak inni pracują w innych projektach, jakie stosują wzorce, porozmawiać o sukcesach, ale również porozmawiać też o porażkach w tych projektach. Ważne jest to, że się uczymy i przede wszystkim nie pozostajemy w miejscu z frontendem.